Dzień dobry Państwu, Maciej Ustarbowski, BOR Grupa, witam ponownie. Dzisiaj ciąg dalszy wykładów na temat naszego bezpieczeństwa osobistego, czyli mody na bezpieczeństwo. W ostatnim odcinku dałem Państwu porady konkretne, w jaki sposób zabezpieczyć swoje finanse na wakacje, w jaki sposób się zabezpieczyć, żeby ich nie utracić. Dzisiaj ciąg dalszy naszych porad wakacyjnych i dzisiaj pójdziemy dalej tym tropem, co i jak zabezpieczyć. Pierwszym elementem będzie zabezpieczenie naszych dokumentów. A konkretnie chodzi, żebyśmy mieli jakieś kopie tych dokumentów na wypadek ich zaginięcia, kiedy zostaniemy okradzeni, albo w jakiś sposób by się zniszczyły. Pierwszy sposób to oczywiście najprostszy, pewnie Państwo się domyślają, to zrobić telefonem zdjęcia naszych dokumentów, tych najważniejszych, czyli dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja emeryta, rencisty, obojętnie to, co jest dla nas ważne, robimy zdjęcia i mamy kopię w telefonie. I oczywiście nie jest to bardzo trwałe, bo jak wiemy, stare powiedzenie mówi, że jeżeli mamy jedną rzecz, to tak jakbyśmy jej nie mieli, czyli musimy jeszcze gdzieś zabezpieczyć raz takie kopie. Kolejnym miejscem zabezpieczenia takiej kopii to, proszę Państwa, zrobić skan naszych dokumentów i wrzucić go na naszą pocztę elektroniczną. I wtedy, gdziekolwiek będziemy mieli dostęp do komputera, będzie możliwość zrobienia kopii i tych dokumentów i gdzieś przedstawienia, gdzie będą one potrzebne, jakby potwierdzenia, póki nie wyrobimy wtórników. Kolejną sprawą, tu możemy dyskutować, to jest wrzucenie takich skanów do wirtualnej chmury. I oczywiście wielu jest zwolenników, jak i przeciwników, czy to miejsce jest akuratne, bezpieczne, to już daję Wam pod rozwagę, ale oczywiście też jest rozwiązanie, bo wtedy wiemy, że praktycznie w każdym miejscu świata jesteśmy w stanie odzyskać te skany. I ostatnia propozycja, czy najbardziej analogowa, czyli te nasze skany jeszcze dodatkowo drukujemy i gdzieś na dnie torby naszej podróżnej chowamy. I wtedy w razie, gdy zgubimy, gdzieś się zapodzieją, mamy przynajmniej kopię jak tych naszych dokumentów. Czyli co do dokumentów, to powtarzam, zdjęcia w telefonie, skany na naszej poczcie wirtualnej chmurze oraz analogicznie, analogowo wydrukowane. Kolejną moją propozycją na wakacje i wyjazdy zaproponowałbym oczywiście kwestię, jeżeli już podróżujemy, to jeżeli obierzemy już konkretną trasę, drogę do naszego miejsca, to jeżeli jest to możliwe, postarajcie się ściągnąć mapy offline, tak żeby telefon, jeżeli nie będzie miał zasięgu internetowego, mógł Was dalej prowadzić do miejsca docelowego. Ale jak wiemy, nie zawsze możemy polegać na tej elektronice, na tych zdobyczach, więc oczywiście jak najbardziej analogowo, czyli zaopatrujemy się mapę, normalną mapę i według tej mapy, zanim wyjedziemy, prześledźcie sobie drogę, gdzie mamy jechać, jak żebyśmy w razie potrzeby mieli szybko zerknąć i wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy. I trzecia podpowiedź co do podróżowania i planowania trasy, to oczywiście bierzemy i na kartce spisujemy sobie najbardziej newralgiczne punkty naszej trasy, gdzie mamy skręcić, którą drogą, w jakim kierunku, i to sobie spisujemy na kartce. I jeżeli w tym momencie nawet nie mamy mapy pod ręką, bo gdzieś jest tam z tyłu na siedzeniu, GPS wysiadł, nie podładował się, różne są przypadki, jesteśmy w stanie dalej bezpiecznie i w danym kierunku podróżować. Dobrze, dotarliśmy na miejsce. I teraz, proszę Państwa, co do miejsca naszego pobytu. Z mojej strony będą teraz porady, w jaki sposób wybrać pokój. Przede wszystkim pamiętajcie, drodzy Państwo, że jeżeli statystyki mówią, że wszelkiego rodzaju włamania i kradzieże hotelowe odbywają się najczęściej na kondygnacjach najniższych, no bo chodzi o czas. Więc z mojej strony propozycja, żeby, jeżeli mamy taki wybór, żeby wybrać pokoje w kondygnacjach od 2 do 4. A dlaczego? Drugie piętro już jest na tyle wysoko, że złodziej nie zawsze będzie miał czas, żeby dotrzeć do tych naszych pokojów.
a z drugiej strony jest to na tyle nisko, że w razie sytuacji bardzo kryzysowej, czyli pożaru, zadymienia, czy coś, jest to na tyle nisko, że jesteśmy szybko w stanie opuścić pokój. I tu z tym związana kolejna rada, czyli jeżeli już mamy ten pokój, to sprawdźcie sobie, gdzie jest wyjście ewakuacyjne. Zróbcie sobie taki spacerek, zejdźcie tymi schodami ewakuacyjnymi, czy ta droga jest faktycznie drożna. Czy w razie jakiejś sytuacji kryzysowej nie, sami nie zapędzimy się w jakąś pułapkę. I kolejna moja porada, tak jak w ostatnim odcinku radziłem Państwu zaopatrzyć się w tak zwany ten safe podróżny, tak tutaj proponuję, że jeżeli jesteśmy w hotelu, raczej nie korzystajcie z tych sejfów hotelowych. A dlaczego? Bo najczęściej złodzieje znają te kody albo jakieś uniwersalne w hotelowym, także one nie są w żaden sposób bezpieczne. Nie korzystajcie z tego typu udogodnień. I na sam koniec, co do samego pokoju. Sprawdzimy, czy okna się szczelnie zamykają. Wiadomo, jeżeli opuścimy pokój, czy one są dobrze zamknięte, czy łatwo w jakiś sposób się dostać do środka. Jeżeli wychodzimy gdzieś na plażę, powieście na drzwiach kartkę, żeby nie przeszkadzać, a w tle włączcie telewizor. Złodziej, który będzie chodził po korytarzu i szukał, jeżeli będzie nasłuchiwał, może go to odstraszyć. Nie musi, ale może. Kolejna podpowiedź już na sam koniec. Jeżeli nie jesteśmy pewni miejsca, gdzie nocujemy, nie podoba nam się towarzystwo, nie mamy na to wpływu, najprostsze dwa sposoby zabezpieczenia. Pierwsze zabezpieczenie, kiedy jesteśmy w pokoju, zaspiamy, nie jesteśmy pewni, po prostu na klamce powieście szklankę, postawcie. Jeżeli ktoś będzie szukał, będzie chciał wejść, spadająca szklanka Was obudzi. I kolejne zabezpieczenie już zewnętrzne. Jeżeli wychodzimy, przy drzwiach dyskretnie oprzyjmy zapałkę. Jeżeli ktoś będzie wchodził do naszego pokoju i otworzy drzwi, gdy będziemy wracać, zauważymy, że ta zapałka nie jest oparta o drzwi, tylko leży. I będzie to sygnał, że ktoś się włamał albo ktoś jest w pokoju. Ale nie życzę Państwu takich historii. Życzę tradycyjnie udanych, przede wszystkim bezpiecznych i spokojnych wakacji i jak zawsze zapraszam na wspólne nasze wakacje z BOR Grupą, na nasze kursy instruktorskie i wszelkiego rodzaju kursy specjalistyczne, które będą dotyczyć już fizycznej naszej samoobrony. A tymczasem pozdrawiam serdecznie, Maciej Ustarbowski, BOR Grupa, trzymajcie się, hej!